Cześć wszystkim, tu Kamil i na chwilę przed świętami zapraszam Was na krótki film o bardzo klasycznej bombce. Dziś nie będzie ani foremek, ani past postarzających, ale mam nadzieję, że taka propozycja Wam się spodoba. Bazę mojej pracy, czyli 12-centymetrową płaską bombkę, zaczynam od odtłuszczenia alkoholem. Następnie gruntuję ją bonding primerem i dwa razy maluję na biało farbą akrylową. Do wykonania dzisiejszej pracy użyję serwetki papierowej. Serwetkę, jak wiecie, czasami można wydrzeć, a nie wycinać. Ale chciałem dzisiaj Wam pokazać, dlaczego nie zawsze należy to robić. Tło serwetki wydaje się białe, ale po przyłożeniu do białej bombki widać, że tło jednak jest zdecydowanie żółte. Po wyrwaniu motywu obwódka dookoła obrazka byłaby bardzo widoczna i należałoby wtopić ją w tło farbami akrylowymi. A czasami bardzo trudno jest dobrać odpowiedni kolor, dlatego ja zdecydowałem się motyw wyciąć, a cieniowanie wykonać sam w taki sposób, jak będzie najbardziej mi odpowiadało. Serwetkę po wycięciu rozwarstwiam i zostawiam tylko jej górną warstwę z nadrukiem, bo to właśnie ją będziemy przyklejać do naszej dekoracji. Papier na przedmiotach obłych i okrągłych przykleja się dosyć trudno, dlatego że bardzo łatwo powstają zmarszczki i zagniecenia, które w dekupażu nie są mile widziane. Żeby ich uniknąć, ważne jest zostawienie jak najmniejszej ilości przyklejanego papieru. Stąd też moja rekomendacja do wycinania motywu, a nie wydzierania go. A jeżeli chodzi o stronę techniczną przyklejania takiego motywu, ja robię to w następujący sposób. Najpierw na przedmiot nakładam cienką warstwę kleju, która nie jest mokra, ale cały czas wilgotna i pozwoli przymocować nam wycięty motyw do powierzchni. Następnie przykładam motyw i w jeszcze lepiący się klej wciskam papierowy obrazek palcem. Robię to dokładnie miejsce przy miejscu. A jeżeli nie jestem pewny, że motyw dobrze przylega do bombki, motyw można dodatkowo docisnąć do przedmiotu przez bawełnianą szmatkę. Kiedy mam pewność, że papier dobrze docisnąłem do przedmiotu i nie powstają na nim zmarszczki, dopiero wtedy zasmarowuję całość od góry klejem. Staram się też nie smarować pędzlem zbyt dużo w jednym miejscu, dlatego że wydruk z serwetki może się delikatnie rozpuścić i zostawić kolorową obwódkę dookoła obrazka. Po wyschnięciu kleju krawędź bombki maluję na czerwoną farbą akrylową. Dla ładnego efektu farbę nakładam bardzo cienkimi warstwami, nie pozostawiając smug i niepotrzebnych zgrubień na farbie. A całość powtarzam przynajmniej dwa razy, dlatego że farba akrylowa przy jednej warstwie nie daje dobrego krycia.
przed wykonaniem cieniowania całą pracę zabezpieczyłem jedną warstwą lakieru akrylowego. Dzięki niej zabezpieczymy pracę przed ewentualnymi plamami na papierze i w razie gdyby coś nam nie wyszło, całość bez problemu zatrzemy na mokro ręcznikiem papierowym. Do wycieniowania motywu używam farby akrylowej, do której dodaję trochę opóźniacza akrylowego. Dzięki niemu będziemy mieli trochę więcej czasu na ładne zblendowanie farb. Niedużą ilość farby nakładam w wybrane miejsca wkoło motywu, a następnie pędzlem gąbkowym roztapowuję farbę, tworząc ładne cieniowanie. Na początku do cieniowania użyłem farby w kolorze beżowym, bo wydawało mi się, że ten kolor będzie pasował do pracy. Ale po wykonaniu całego cieniowania okazało się, że jest ono słabo widoczne, a poza tym biały tło bombki przestało być białe i zrobiło się takie brzydko łaciate. Dlatego całość szybko zmyłem jeszcze na mokro i cieniowanie powtórzyłem, ale przy użyciu ciemnobrązowej farby akrylowej. Niestety zapomniałem sobie włączyć przy tym kamerę, więc zobaczycie już na filmie efekt końcowy. Pamiętajcie też o tym, że opóźniacz akrylowy znacznie wydłuża czas schnięcia farby. I przed rozpoczęciem lakierowania taką pracę warto jest odłożyć do suszenia na przynajmniej 12 godzin. A nawet lepiej jest się z tym nie spieszyć i odczekać nawet 2 dni. Wtedy będziemy mieć pewność, że farba nie rozmarza się pod wpływem lakierowania. Po dokładnym wysuszeniu farby z opóźniaczem, całą pracę zabezpieczam wielokrotnie lakierem akrylowym. Co kilka warstw, całość szlifuję bardzo dokładnie papierem ściernym o drobnej granulacji. I teraz przyszedł czas na ostateczne wykończenie bombki. Ja zrobię to przy użyciu reliefu wykonanego klejem i folią do złoceń. Świeżo nałożony klej jest mleczno-biały. I zanim zaczniemy przyklejać do niego folię, musimy go wysuszyć. Taki proces trwa z reguły od pół do godziny. Po prostu do momentu, aż nałożona warstwa stanie się zupełnie przezroczysta. Wtedy do takiego reliefu przykładam kawałek folii, a następnie dociskam ją delikatnie przy pomocy ręcznika papierowego. Folię delikatnie odrywam z reliefu, a na warstwie kleju zostaje cieniutka warstwa folii, która daje bardzo ładny połysk i moim zdaniem świetnie pasuje do świątecznych projektów. I w taki sam sposób ozdabiam pozostałą część bombki.
w związku z tym, że folia, której używam, nie ma w sobie dodatku miedzi ani żadnego metalu, nie jest konieczne zabezpieczanie takiego reliefu żadnym lakierem. I na dziś to wszystko. Moja praca jest skończona. Mam nadzieję, że film nie był dla Was nudny. A korzystając z okazji, życzę Wam spokojnych świąt Bożego Narodzenia i mnóstwa kreatywności w nadchodzącym roku. Dziękuję Wam za odwiedziny na kanale i do usłyszenia w kolejnym filmie.